kończy się wizyta Krzysztofa Bosaka na Podkarpaciu. Krzysiek, jak oceniasz dzisiejszy dzień? Przede wszystkim witam serdecznie tych, którzy oglądają to nagranie. No, wizyta robi duże wrażenie na mnie, dlatego że mieliśmy dzisiaj bardzo dużą grupę ludzi, którzy zebrali się dokładnie tutaj na rzeszowskim rynku. Doskonała atmosfera, ogromne pokłady motywacji, z którymi wyjedziemy z Rzeszowa i w ogóle z Podkarpacia, bo byliśmy dzisiaj także na chwilę w Łańcucie i w Przemyślu, gdzie mieliśmy zwołane spotkanie w środku dnia roboczego, także sporo ludzi przyszło. Tutaj w Rzeszowie fantastyczna atmosfera, większość młodych ludzi, ale także rodziny z dziećmi. Rekordzista podszedł robić zdjęcie z piątką dzieci. Byli działacze, których znam bardzo, bardzo długo, m.in. Rafał Gudzowski, chłopak, z którym zaczynałem działalność może nawet już 20 lat temu w Zielonej Górze. Z trójką dzieci, żona w szpitalu, czwarte dziecko już też narodzone. No więc też miłe wspomnienia, poza tym też trochę ludzie starsi, ludzie, którzy przyjechali spoza Rzeszowa, specjalnie niektórzy z Krosna, z różnych miast, po to, żeby tutaj dzisiaj z nami być. Słyszymy właśnie, że ktoś deklaruje, że będzie głosował, pozdrawiam. Bardzo fajnie ludzie reagują też na naszego busa, który stoi tu na dole. Co mogę jeszcze powiedzieć, jakby każdy ma świadomość, że Podkarpacie to jest region na swój sposób konserwatywny, gdzie tradycja lokalna jest silniejsza. Natomiast dzisiaj spędziłem prawie 3 godziny robiąc zdjęcia z ludźmi. I to, co zwróciło moją uwagę, jest bardzo dla mnie budujące, to, że jest dużo młodych ludzi, którzy mają nasze symbole religijne, albo krzyżyki, albo medaliki. Byli też przedstawiciele służby liturgicznej z takimi charakterystycznymi symbolami, których ja wcześniej nie znałem za bardzo, ale oni mi powiedzieli, że to są symbole właśnie, które noszą czy to ceremoniarze, czy jakieś właśnie osoby, chłopacy, którzy długo właśnie są ministrantami. Miałem dwie osoby, które miały te symbole oazy, tak zwane foski. No i to jest dla mnie budujące osobiście, dlatego że to pokazuje, że ludzie tutaj się nie wstydzą swojej wiary. I wiadomo, tak jak w każdym regionie Polski, nie wszyscy są wierzący. Ale fakt, że ci, co są wierzący, nie wstydzą się tego, mają te medaliki, daje nadzieję na to, że po prostu nasz kraj nie musi pójść w złą stronę. Tak jak poszedł świat zachodni, gdzie można by powiedzieć, że te antywartości wzięły już górę nad tradycją, na której zbudowano i kulturę europejską, i kultury narodowe wszystkich narodów europejskich. Ja jestem przekonany głęboko od wielu, wielu lat, kiedy działam w Ruchu Narodowym, w Młodzieży Wszechpolskiej, w tej chwili w Konfederacji, że w Polsce sytuacja jest otwarta. Polska może pójść w dobrą stronę, możemy odrzucić te wszystkie złe rzeczy, które do nas przychodzą z zagranicy. Tak naprawdę tylko od nas, od naszej pracy, od naszej mobilizacji zależy, w którą stronę pójdzie nasz kraj. To jest moje przesłanie nie tylko do mieszkańców Podkarpacia, ale do wszystkich Polaków. Natomiast dzisiaj wyjeżdżam stąd umocniony i czeka nas jeszcze, jest 22:30. Moi sztabowcy pewnie nie są szczególnie szczęśliwi, że w tej chwili jeszcze kolejne nagranie robimy, zamiast już być w drodze do hotelu, ale jeszcze nas czeka droga do Krakowa. No jest nas taka rzecz jeszcze, Krzysztof, bo widzisz, podkreśla, że jest duży potencjał na Podkarpaciu i to też chcemy pokazać, budując te nasze media. Jakbyś się odniósł do takiego projektu, który realizujemy, czy takie rzeczy są potrzebne, oddolne inicjatywy medialne. Przez to myślę, że nasi działacze również się tego nauczą podejścia. Ty też, to jest twoje szczególne zainteresowanie, prawda? Tak. No ja uważam, że to jest dobry kierunek. Musimy iść w tą stronę. Uważam, że Polska jest krajem na tyle pod pewnymi względami konserwatywnym, że wielu osobom nie chce się takich rzeczy robić i to niedobrze. Dlatego, że poglądy, tradycje odtwarzają się w każdym pokoleniu na nowo. Ktoś musi o tym mówić. Potrzebujemy wielu mówców, potrzebujemy wielu nowych kanałów na YouTubie, potrzebujemy profili na Facebooku, potrzebujemy telewizji internetowych, potrzebujemy niezależnego finansowania dla tych wszystkich projektów, potrzebujemy takich zabawek do transmisji internetowych, jakie tutaj widzę przed sobą, dzięki którym też możemy mnie usłyszeć czy zobaczyć. My w tej chwili poruszamy się po kraju dwoma autami, wozimy cały bagażnik sprzętu, kamery, statywy, urządzenia do transmisji, różne rodzaje mikrofonów, fotografa, operatora, laptopy i tylko dlatego w ogóle wiecie coś o naszej kampanii, że od wielu miesięcy wchodzimy w te techniczne rzeczy, rekrutujemy specjalistów, uczymy naszych działaczy, jak te rzeczy robić i to samo trzeba powtarzać na poziomie lokalnym i uważam, że mamy w tej chwili dostępne bardziej doskonałe i bardziej tanie niż kiedykolwiek wcześniej narzędzia.
tej chwili bez dużych pieniędzy można robić rzeczy na wyższym poziomie niż telewizje lokalne 15 czy 20 lat temu, w które ktoś inwestował naprawdę duże pieniądze. W tej chwili można to zrobić w domu, dobrej jakości nagrania można robić na telefonach komórkowych, nowoczesnych. To jest naprawdę ogromny skok i moim zdaniem naszym obowiązkiem jest z tego skoku skorzystać, tym bardziej, że wiemy już, że duże media nigdy nie będą za naszymi poglądami. To, więc wspierajcie nas, wspierajcie Patrycję Podkarpacie, nasz projekt. W ten sposób też możemy pomóc naszemu kandydatowi, naszym poglądom. Do reprezentowania ich was zachęcaliśmy dzisiaj do tego, żebyście dołączali do naszej organizacji. Wspierajcie nasz projekt, no i wspierajcie naszego kandydata, który się dzisiaj pojawił. Mam nadzieję, że czy to jeszcze w kampanii, jeśli nie będzie takiej okazji, to po kampanii również nasz kolega przyjedzie tutaj do nas, bo to jest region, gdzie jak widzisz masz wielu sympatyków. Jeszcze raz dziękujemy Ci za obecność. Dzięki. Będę wdzięczny za każdą pomoc, a operatora proszę, żeby pokazał jeszcze resztę ekipy, żeby było widać, że są to z nami dziewczyny, które skromnie usiadły z boku, że nie jesteśmy tylko zgodnie ze stereotypem grupą młodych albo jak ja już średnim wieku facetów, ale że są też dziewczyny, że są młodzi ludzie, że są wszyscy uśmiechnięci i że naprawdę wkładają i radość i energię w to, co robią i robią to dla was, po to, żeby niezależna informacja, niezależne komentarze do was docierały. Także dziękuję bardzo. Specjalnie dla portalu Patriotyczne Podkarpacie, dla nowo tworzącej się telewizji internetowej, przyszły prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bosak. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Jeszcze raz. Tak, już za 2 godziny moje urodziny. Tak, składamy życzenia. Ośpiewaliśmy dzisiaj... Błagam, nie śpiewajmy kolejnego. Ośpiewaliśmy Krzysztofowi 100 lat, przekazaliśmy skromny upominek z lokalnym wyrobem. Możecie to zobaczyć na naszym fanpage'u. Jest zmęczenie, także nie trzymamy Cię. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie.